jesteś osobą początkującą w sporcie, to prawdopodobnie będziesz odstawał od grupy, siłą rzeczy. Więc my ułożyliśmy proces w taki sposób, że moment, w którym na przykład już wyciskasz ostatnie pompki, to nie jest moment, gdzie cała grupa stoi i czeka, bo kurczę, ty tutaj się opierdzielasz, bo jesteś słaby, tylko trener do ciebie podchodzi, zaczyna cię dopingować, za trenerem podchodzą inni, bo trener daje wzorzec i nagle moment, to teoretycznie nieprzyjemny, bo odstajesz, staje się momentem zajebiście dużego dopingu całej grupy tej konkretnej jednostki. I to jest rzecz bezkosztowa. Ale ona wymaga tego, żeby pomyśleć, co zrobić, żeby było fajnie, a nie, że wstawiamy nowy sprzęt, nową klimatyzację, no i generalnie jakoś to będzie.